Cześć, witam Was na kanale Fly and Fly i w tym odcinku spróbujemy wylądować na małym górskim lotnisku we Francji. Jest to wyzwanie dostępne w symulatorze Microsoft Flight Simulator. Konkuruje się tu z innymi graczami o zdobycie jak największej liczby punktów za jak najbardziej poprawne wylądowanie. Oceniane są głównie trzy parametry. Pierwszy z nich to oddalenie od środka pasa. Czym dalej od środka pasa, tym mniej punktów. Drugie to precyzja lądowania. Im bardziej trafimy w zaznaczone na pasie punkty, tym więcej punktów. I trzeci parametr to prędkość wertykalna, czyli prędkość opadania. Czym mniejsza, tych typów punktów zdobywamy więcej. Lotnisko jest naprawdę trudne, jeżeli chodzi o lądowanie, bo pas startowy położony jest dosyć mocno pod górkę. I optymalne znalezienie tutaj rozwiązania pomiędzy szybkością opadania a prędkością samolotu jest bardzo, bardzo trudne, pewnie nawet dla wprawionych pilotów. O, zobaczymy, jak mi pójdzie. Co prawda to dopiero początki z Microsoft Flight Simulator, ale mam nadzieję, że uda się jednak tych punktów trochę zdobyć. Jest mi o tyle łatwiej, że gram oczywiście za pomocą joysticka, więc powinno nie być źle. No i okej, wylądowaliśmy. Trzeba się zatrzymać. No i zobaczmy, ile punktów. No i powiem Wam, że jest całkiem nieźle. 1 348 000, co daje mi miejsce 2569, także myślę, że jest naprawdę całkiem fajnie. No wiadomo, tutaj jeszcze można by było poprawić troszeczkę ten odbieg po lądowaniu. Natomiast myślę, że naprawdę to jest całkiem niezły wynik. Jeśli podobał Wam się odcinek, to zostawcie suba, łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.